Mam pewien przykład. Właśnie się dowiedziałem od swojego lekarza, czym jest ból pleców, który dokucza mi od lat i sprawia, że rano trudno mi wstać. Moje stawy są wtedy całkiem zesztywniałe. Rozruszanie się zajmuje mi godzinę. Sam prysznic nie wystarcza. Otóż widziałem w telewizji podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej reklamę Franka Leboeufa. Piłkarz mówił, że taki ból pleców jest skutkiem zesztywniającego zapalenia stawów i że istnieje na to lek. No więc, gdy wróciłem od lekarza, wpisałem w internecie nazwę tej kampanii reklamowej. Zapamiętałem ją bez trudu, brzmi bowiem Dosomur, czyli przyparty plecami do ściany. Dowiedziałem się o mojej chorobie w roku 2000. Rozpoznano ją w następstwie powtarzających się bólów w obrębie kręgów szyjnych. Zesztywniające zapalenie stawów jest odmianą gośćca, cechującą się głównie bólami nocnymi i poranną koniecznością rozchodzenia aparatu ruchu. W dalszym ciągu tego filmu on opowiada o bólu pleców i szczegółowo opisuje objawy. Mówi, że wieczorami jest zmęczony. Ja też jestem zmęczony. Rano ma kłopoty z rozruszaniem się. Ja też mam z tym kłopoty. Krótko mówiąc, odnajduję tu swoje objawy. Chciałbym dowiedzieć się więcej. Zauważyłem, że się tu wypowiada jakiś ważny doktor. Stowarzyszenie naukowe, takie jak Francuskie Towarzystwo Reumatologiczne, ma na celu nie tylko prowadzenie badań naukowych zwanych podstawowymi. Jego misją jest także uczestniczenie we wszelkich działaniach prowadzących do lepszego poznania chorób o podłożu gośćcowym. Stowarzyszenie naukowe to brzmi bardzo poważnie, ale natychmiast spostrzegam coś, co mnie dziwi. Widzę oto tego pana, który jest profesorem w szpitalu publicznym. Za nim zaś w tle widzę napisy Pfizer. Zabawne, że są umieszczone z góry po lewej stronie i z dołu po prawej. Zabawne dlatego, że kiedyś jeden z moich przyjaciół, specjalista od reklamy, wyjaśnił mi, iż są to dwa miejsca ważne na obrazie, którego pozycję centralną zajmuje jakaś osoba. Być może jest tak nieprzypadkowo. Ale co w końcu mówi ten doktor? W skrócie, że rocznie na tę chorobę zapada 150 tysięcy osób, młodych osób, i że jej objawy są dość banalne. Do tego stopnia banalne, że nawet sam profesor nazywa chorobę bólem pleców u młodych osób. Dokładnie tak mówi. Ale mnie straszy ten doktor, mówiąc, że moja choroba może prowadzić do poważnego kalectwa. Zauważcie, mówi, że atakuje stosunkowo niewielu ludzi, sprawia dotkliwy ból, może kończyć się kalectwem, ale też, że można ją leczyć i że koszty leku zwraca w 100% ubezpieczenie społeczne. Ponadto dziś dysponujemy metodami diagnostycznymi, takimi jak nowoczesna radiologia, pozwalająca rozpoznać chorobę we wczesnym stadium. Przede wszystkim jednak od paru lat znamy bardzo skuteczną terapię. Ale ten lek wykazuje poważne działania niepożądane. Nie można ich jednak przeanalizować, ponieważ zbyt krótko się go stosuje. Przypuszcza się, że wpływa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy, a być może zawiera również pewien czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Zapomniałem dodać, że koszt jednego leczenia wynosi 1880 euro. Dobry wieczór, witajcie w Radarze. Nasz instytut przygląda się przemysłowi farmaceutycznemu, jak handluje on lekami i jaki wywiera nacisk na pacjentów, lekarzy, na rząd i media. Naszym celem jest zmniejszenie tego wpływu po to, by stosować leki bardziej racjonalnie. We współpracy z programem telewizyjnym poświęconym obronie praw konsumentów wymyśliliśmy fałszywą kampanię reklamową. Chcieliśmy dowieść, jak firmy farmaceutyczne organizują kampanie informacyjne o chorobach, by sprzedawać swoje leki.
Nawiązaliśmy kontakt z Agencją Badania Rynku. Powiedzieliśmy, że działamy z ramienia dużej firmy farmaceutycznej, która wynalazła lek przeciwko wzdęciom i że chcielibyśmy zbadać rynek, by się przekonać, jak często występuje ta dolegliwość. Wzdęcia dokuczają co czwartej osobie. U 86% tych osób występują objawy towarzyszące, takie jak kurcze żołądka i nudności. U 75% występują reakcje psychologiczne, na przykład wstyd i niepewność siebie. 76% tych osób nigdy w tej sprawie nie było u lekarza. Ponad połowa z nich chciałaby zażywać jakiś lek. Na okładce broszurki umieściliśmy fotografię ładnej kobiety z balonikami. To było niezłe, bo balony wypełnione powietrzem kojarzą się ze wzdęciem i przyjemnie wyglądają. W ten sam sposób robią to firmy farmaceutyczne. Pokazują pacjentów szczęśliwych dlatego, że zaradzili kłopotom. Skontaktowaliśmy się z lekarzami i poprosiliśmy, by wyłożyli te broszurki w poczekalniach. Zgodzili się. Uważali, że to bardzo udana kampania i w ogóle nas nie pytali, jaka firma za nią stoi. Nie byli ciekawi, czy to firma farmaceutyczna, czy może organizacja zrzeszająca pacjentów. Mogliśmy więc broszurki i plakaty zostawić w poczekalniach. Robiliśmy także filmiki z udziałem osób cierpiących na wzdęcia. Na przykład moja córeczka wystąpiła w roli uczennicy, której dokuczają koledzy z klasy, a nauczycielka mówi, że nie wypada puszczać bąków przy innych, że to nieeleganckie. Teraz lekarz przepisał jej na to pigułki i kłopot się skończył. Nawiązaliśmy kontakt z telewizją, z produkcją seriali, a także z programami informacyjnymi. Zapytaliśmy, czy można by było zwrócić uwagę na problem wzdęć. Tak, było to możliwe. Jednemu z seriali, bardzo popularnemu w Holandii, Dobre i złe czasy, musieliśmy zapłacić 50 tysięcy euro za to, by w jednym z odcinków któryś z głównych bohaterów poskarżył się żonie, że nękają go wzdęcia. Ta radzi mu, by poszedł do lekarza. W kolejnej scenie mąż siedzi w poczekalni, gdzie na ścianie wisi nasz plakat z kampanii na temat wzdęć. Of the flatulence campaign.